Dzień dobry, witamy Państwa z restauracji Samurai Sushi. Witają Państwa Anna Jakacka i Dariusz Kresz. Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry. Mamy sporo gości dzisiaj tym razem. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie po dwóch latach powracasz. Tak. Powracasz z programem Twoje sesje. Jesteś autorką, inspiratorką, pomysłodawczynią, no i całym projektantką tego całego projektu. Zapraszam Państwa na obejrzenie naszego nowego odcinka, jak również cyklu odcinków, bo to nie będzie tylko jeden. 12. Przewidujemy 12. Jest to kontynuacja programu, który był 2 lata temu pod tytułem Małe Metamorfozy. Pamiętamy. Tak, i warto tutaj wspomnieć dla osób, które nas oglądały, że oto tutaj nasza pani Ania Jakacka była jako pierwsza w tych właśnie naszych odcinkach 2 lata temu. Tak, miałam zaszczyt. Za to wielką od razu. Dziękuję bardzo. To jest... A powiedz w ogóle, skąd się wziął ten pomysł, ten cały zamysł na to, żeby faktycznie stworzyć taki program o takim charakterze. I może ten program już był na antenie. Tak, teraz... żeby zadbać o te kobiety gdzieś tam siedzące przed telewizorami i nie bardzo niektórym kobietom chce po prostu zrobić się coś ze sobą, prawda? Tak jak wcześniej wspomniałam, był już program o podobnym założeniu, ale tylko o podobnym. Te wcześniejsze metamorfozy były tylko, jak ja to nazywam, zewnętrzne, czyli był to wizaż, fryzjer, fryzura oczywiście i strój. Kończyło się to sesją zdjęciową. Teraz ten program jest bardziej wzbogacony i tą metamorfozę można podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną, czyli taką wewnętrzną, duchową. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie Agnieszka, tutaj zasługa Agnieszki, która będzie rozmawiała z naszą kandydatką, uczestniczką już teraz. I myślę, że jeszcze dieta, którą narzuci Naturhaus, również tutaj można zaliczyć do tej metamorfozy wewnętrznej, czyli sposób odżywiania się. A cała reszta, sztab tych fachowców jest od zewnętrznej. Uważam, że jest to niesamowicie potrzebne, żeby zacząć od tych przemian wewnętrznych, kończąc na przemianie zewnętrznej. Oczywiście jest to wszystko uwieńczone sesją zdjęciową. Te panie zaproszone tutaj do programu, które zgodziły się uczestniczyć w programie i przede wszystkim pomóc naszej uczestniczce w tym, żeby mogły otworzyć się i na metamorfozę, i na sesję. Jest to, uważam, ogromny wkład do programu, jaki wniosą te panie. Tak, niesamowita przemiana. I tak jak tutaj widać, tych firm jeszcze jest dużo więcej. To jest te panie, które dzisiaj zaprosiłam, to jest tylko część. Nie zmieścilibyśmy się w każdym. Firm jest dużo więcej, ale myślę, że to będzie coś bardzo fajnego. I dlaczego jest ten program? Takie prosta odpowiedź. Jest to dla pań i o paniach. I dlatego, żebyśmy mogli im pomóc znaleźć informacje w Polsku, gdzie mogą pójść, co mogą z sobą zrobić, jak to pani Kasia wspomniała. Pomoże tej pani zapanować nad sylwetką, wskaże jej propozycje ćwiczeń, prawda, żeby wykształtowały jej figurę. Tutaj Agnieszka pomoże osiągnąć cel, Sandra pomoże fajnie się ubrać, dopasować do sylwetki. Praca Sandry jest na tyle ciekawa, że Sandra najpierw musi porozmawiać z tą panią, dowiedzieć się, prawda, zrobić jakiś wywiad i dopiero później wspólnie planują, co ewentualnie ta pani może się ubrać, czyli to nie jest narzucanie czegoś, prawda? To jest praca, cały czas współpraca z naszą uczestniczką. Także firma Oriflame zgodziła się udostępnić kosmetyki do malowania twarzy. Oprócz Iwony mamy wspaniałych gości i przedstawimy za chwileczkę. Z Oriflame pani Justyna Pawlewicz. Dzień dobry. Biuro regionalne. Biuro regionalne, tak. Płock na Tulskiej. To zapraszamy oczywiście też również na naszego fanpage'a Ori Płock. Pani Katarzyna Falkowska. Witam serdecznie. Jest właścicielką gazety Galeria Reklamy. Może coś bliżej powiesz, Kasiu, na temat tej gazety, tak, którą tutaj prowadzisz? Mam nawet przy sobie nasz ostatnie wydanie Galerii Reklamy. To jest bezpłatny tygodnik informacyjno-reklamowy, gdzie będziemy zamieszczać relacje z przebytej metamorfozy i mam nadzieję, że ta relacja będzie jakimś tam pomysłem i ciekawostką dla tych pań, które w tej metamorfozie nie wezmą udziału i w jakiś sposób również podadzą jakiś pomysł na życie czy sposób na siebie. Zdaniem warto zajrzeć i przeczytać. Zapraszam. Tak, a tu jest zamieszczony też zamieszczamy, kupon. Zamieszczamy w tej chwili kupon, gdzie mogą panie, kupon zgłoszeniowy, który można wypełnić, przynieść do naszej redakcji na Armii Krajowej 2 i my tutaj do pani
Pani i my przekażemy i myślę, że w ten sposób mogą Pani dostać się do tego programu. Może pokaż mi jeszcze ten kupon, jak to wygląda. Tak, oczywiście. Tutaj w środku kupon Twoja sesja, Twój styl, parę słów o sobie, imię, nazwisko, wiek i to wystarczy, żeby móc dostać się do programu. Zdawałam się na, może pomoc to za duże słowo, tak? Ale wzięcie udziału jak gdyby w przerealizacji tego projektu. No zdecydowanie, ja myślę, że ja się zastanawiałam właściwie dlaczego, tak? Miałam nadzieję, że padnie takie pytanie, dlaczego bierzemy udział? No i napadłoby, natomiast to w takim razie wyprzedzam. No i przede wszystkim dlatego, bo myślę sobie, że ja jestem kobietą i każda kobieta potrzebuje gdzieś tam jakiegoś bodźca, lubi komplementy, lubi czuć się dobrze w swoim ciele. I prócz tego, że właśnie chciałabym później pokazać tą metamorfozę w galerii reklamy, to spróbuję pomóc, czy właśnie pokazać ścieżkę jakiegoś tam rozwoju, pomysłu na życie, jakim jest fitness, sport. Będę prowadzić treningi personalne tutaj w naszych klubach w Akademii Ruchu. No i to jest taki trening, bo to nazywamy szyty na miarę, tak? Czyli dobierany bardzo indywidualnie pod kątem potrzeb zdrowotnych, pod kątem tego, co taka osoba preferuje, lubi, może to być taniec, może to być właśnie jakaś dziedzina sportu, tak jak mówiłam, fitness, także postaramy się tak, żeby ta pani prócz jakiegoś tam zmęczenia fizycznego, kilku kropli potu wyszła z uśmiechem, zadowolona, z nową dawką energii i być może to okaże się dla niej właśnie nową pasją, nowym sposobem na życie i stwierdzi, że tak, prócz tego, że moje ciało staje się jędrniejsze, tak, to po prostu jestem pełna energii, jakiejś tam właśnie pasji i to jest mój styl, sposób na życie. Znam takie osoby, które raz spróbowały i zostały. No, ja właśnie też jestem taką osobą, nie wyobrażam sobie bez tego życia i chciałabym zarazić właśnie te panie, które wezmą udział właśnie też fitnessem, sportem, ruchem. Tak? Proszę. A Oriflame. Kosmetyki pomagają. Tak, kosmetyki. Znamy kosmetyki Oriflame, wiemy, że to są kosmetyki o bardzo dobrej jakości. Jak to się będzie przekładało, jeśli chodzi o ogólny wizerunek kandydatek do metamorfozy? Mamy w naszej ofercie bardzo szeroką gamę produktów i myślę, że z powodzeniem uda się dostosować i dobrać produkty dla każdej z uczestniczek, bo to oczywiście jest kwestia cery, kolorów, które będą odpowiadały. Firma to cały czas wprowadza nowości, bardzo ciekawe, właśnie atrakcyjne produkty, także myślę, że też przy okazji postaramy się zaprezentować właśnie te najfajniejsze nasze oferty. A co jest trendy, jeśli chodzi o rok 2013? Teraz. W tej chwili myślę, że właśnie delikatne makijaże, podkreślające po prostu urodę naszą naturalną, jakieś delikatne pastele na powiece, teraz na wiosnę są bardzo trendy, oczywiście linerki, podkreślone oko. Także nic takiego chyba krzykliwego. Nie polecałybyśmy Panią w tym sezonie. Pani Agnieszka Brześków, witamy. Dzień dobry. Coach, czyli nowa dziedzina, trend rozwoju osobistego, prawda? Zgadza się. Coaching jest teraz coraz bardziej popularną dziedziną faktycznie, a polega na tak naprawdę na odkrywaniu mocy klienta w sobie. Każdy z nas ma coś takiego w sobie, co pomaga mu osiągać swoje cele. I właśnie coach zajmuje się tym, żeby uszczęśliwić tego człowieka dzięki jego mocy. Czy łatwo przekonać taką osobę do takich radykalnych zmian? Nie, na pewno to będą tylko chwilowe, jeśli byłyby radykalne i niezgodne ze sobą samym, tak? Natomiast można wyciągnąć, właśnie coaching ma to na celu, można wyciągnąć to, co taka pani chciałaby w sobie zmienić, jak chciałaby się czuć, jak chciałaby być postrzegana. I właśnie te cechy i te aspekty jej życia można by było właśnie podciągnąć, poprawić. Sandra Paluś jest stylistką, ale też doradcą wizerunkową. No zdecydowanie i stylistka, i doradca wizerunkowy, ponieważ oprócz tego, że pracuję przy sesjach zdjęciowych, staram się również pomóc kobietom, aby odkryć ich piękno, aby pokazały to, co mają w sobie najpiękniejsze, jak i również trochę zaretuszować niedoskonałości. Więc mam nadzieję, że to właśnie uczynimy z naszymi uczestniczkami.
aby kobiety, z którymi się spotykamy, czuły się piękniejsze, czuły się bardziej dowartościowane. I to właśnie mi się podoba. Tak właśnie po to tutaj przyszłam. Ubrać, wystylizować. Nie chcę nikogo stylizować. Zdecydowanie nie chcę nikogo stylizować. Idę w zgodzie z osobą, nic nie narzucam. Ja daję propozycję, a to klienta rola jest w tym, aby przyjął to, co jemu się podoba. Lucyny jest znaną marką odzieżową. Znaleźliście się w projekcie Twoja sesja, Twój styl. Dlaczego? Marka C&A idealnie wpisuje się w formułę tego programu. Wszystkie panie znajdą u nas odpowiednie ubrania i dodatki na każdą okazję. Nasza kandydatka nie jest filigranową postacią. Tak. Ubrania w naszym sklepie nie są tylko dla filigranowych kobiet. Dla każdej kobiety znajdzie się tutaj odpowiedni strój. Mamy dział odzieżowy, również XL i Kanda, który ma rozmiary do 56 rozmiaru. Także zapraszamy. No zatem ubieramy ją. Ubieramy, zapraszamy, będziecie zadowolone. Przed chwilą mieliśmy okazję odwiedzić C&A. Sandra, C&A. Tam będziemy wędrować, tam będziemy ubierać, po półkach będziemy skakać. Z jednej półki. Zdecydowanie, przejdziemy wszystkie rzeczy. Z piętra na jakie piętro. Mają? No, na szczęście piętra są dwa, więc będziemy mogli trochę pomaszerować z naszą uczestniczką. Najpierw będziemy z naszą uczestniczką rozmawiać na temat tego, jak ona żyje, czy pracuje, gdzie potrzebuje dobrania ubioru, a później wybierzemy się na zakupy do C&A. Będziemy przymierzać, dobierać wszystko do sylwetki. I mam nadzieję, że wyjdziemy jeszcze bardziej uśmiechnięte i zadowolone. Zmęczone. Tak, zdecydowanie będziemy się i ubierać, i przebierać, żeby sprawdzić, w czym będzie nam najlepiej. Jak dobrać odpowiedni strój do poszczególnej osoby? To znaczy, co bierzesz pod uwagę? W czym się kierujesz, dobierając? Mierzę. Chodzę z miarką. Poza tym. Chodzę z miarką, mierzę, ale to nie jest tak, że patrzę na to, że kobieta, która jest większa, a mniejsza, tylko chodzi mi o proporcje, że bardziej pod tym względem badam ten teren. Kolorystycznie też to jest wszystko ładnie. No wiadomo, wszystko ładnie. Oczywiście wszystko, ja nie bazuję na analizie kolorystycznej, ale bardziej patrzę na to, w czym jest jej dobrze, bo jestem tego zdania, że to wszystko zależy od tego, jaką mamy porę roku, jak jesteśmy umalowane, czy sobie zmieniłyśmy właśnie kolor włosów. Więc wszystko trzeba przymierzać, drogie kobiety. Nie kupujmy na ślepo, że mamy coś na manekinie, tylko przymierzajmy. Jest to bardzo ważne. Godzin schodzi w sklepie. Tak, zdecydowanie. A kobiety sobie tam biegają po tych piętrach. Tak, tak. Czy każdej kobiecie jest dobrze w tym samym stroju? To znaczy, że pani zobaczy u koleżanki jakiś strój i jej się bardzo to spodoba, to czy ona również może coś takiego na siebie założyć? Zdecydowanie nie. Ja uważam, że powinniśmy kupować to, co nam pasuje, czy my się dobrze czujemy, a nie nasza koleżanka lub manekin. To również jest ważne, żebyśmy pamiętały o naszych prawach, że możemy zwracać ubrania. To, że jeśli założymy coś przymierzalnie, nie będzie tak samo wyglądało, jak założymy to do naszych ubrań w domu. I nie będzie problemu wtedy, tak? No to trzeba sprawdzać w sklepach. Ale z jednej na pewno nie będzie problemu. Podjęłaś się niebyle trudu, Iwonka, bycia inspiratorką i pomysłodawczynią programu, projektantką. Wyzwanie dla Ciebie, bo jesteś też, ja bym nazwał się producentem, bo od początku do końca jesteś przy każdym wyzwaniu, jak i również stylizacji, rozmowach, Akademia Ruchu, Oriflame Kosmetyki. Nie tylko. Nie tylko. Tak, jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ale bardzo cieszy mnie to, że każda rozmowa zakończyła się sukcesem i każda z firm chce przystąpić do tego projektu. Dlatego, że jest to projekt, który ja nawet bym nazwała, że jest to takie koło ratunkowe dla kobiet, które szukają pomocy, które chcą się czegoś więcej dowiedzieć, a często nie wiedzą, gdzie pójść. I uważam, że ten program pozwoli uzyskać dużo informacji i bardzo dobrych porad. I na tym mi zależy. A nasza uczestniczka jest w centrum jakby zainteresowania i te wszystkie firmy, może tak brzydko powiem, skaczą wokół tej osoby po to, żeby ona z tego programu wyszła szczęśliwa i jak najwięcej dowiedziała się i o sobie, i o swojej, na przykład, nie wiem, tak jak tutaj Sandra, ubrania, kolorystyka, fasonie, bo z tego co wiem, Agnieszka lubi taki styl troszkę sportowy, mniej elegancki, ale ja myślę, że... mu się to nie zdarza. No nie zdarza.
Dlatego tutaj, czy to będzie Sandra, może zaproponuję jej marynarkę, czy jakieś inne spodnie. No, zdecydowanie tak? Będziemy próbować wszystkiego. Właśnie, dlatego też nawet może nie tylko uczestniczka dokładnie dowie się o tym, w czym jest jej dobrze. Nawet wcześniej może nie pomyślała o tym, prawda? I tutaj też pokładam takie duże nadzieje w Agnieszce, dlatego że czegoś takiego nie było jeszcze u nas w programach. Nie było rozmowy coachingowej. Jest to nowość w Płocku, znaczy w Płocku w ogóle jest to nowość. No właśnie, Agnieszka, od kiedy zajmujesz się swoją dziedziną? No, ja zajmuję się coachingiem i trenerstwem w ogóle od 2 lat. Także jest to moja pasja od kilkunastu już tak naprawdę. Cały rozwój osobisty to jest wielka rzeka, nieprzemierzona jeszcze. Dlaczego dopiero 2 lata się tym zajmujesz, a nie robiłaś tego wcześniej? Czemu nie słyszeliśmy właśnie o tym coachingu tutaj u nas, w Płocku i gdzieś w okolicach? Nowa dziedzina. Być może by tak pewnie, który ja poznałam kogoś, kto mnie zainspirował, tak, i powiedział właśnie zrób to, co lubisz, zrób to, co kochasz, tak? Rób to, co lubisz. Tak, dokładnie, i stwierdziłam, że faktycznie. Owszem, inne pasje dalej pielęgnuję i dalej zajmuję się różnymi rzeczami, natomiast pomaganie innym i obserwowanie tego, jak oczy stają się radosne, to jest niezapomniane wrażenie. Dobrze się czujemy pomagając. To często dzieje się tak, że osoby, które już są w wieku dojrzałym, powiedzmy, że to jest 35-40 lat, nadal nie wiedzą, jaki mają cel w życiu. Dlatego też taka osoba jak Agnieszka, w ogóle zawód coach jest, uważam, bardzo potrzebny, bo te osoby, które w końcu dowiedzą się, jaki mają cel w życiu, uważam, że są bardziej optymistyczne, są szczęśliwe, chcą cokolwiek robić z sobą, umalują się, pójdą do stylistki, skorzystają z ćwiczeń, prawda? Chcą ćwiczyć, chcą żyć. My dokładnie często spotykamy też takich ludzi, którzy właściwie gdzieś tam bardzo wolno i nieśmiało do nas podążają do klubu. Trochę boją się zacząć ćwiczyć w grupie, tak? Bo wydaje mi się, że przecież ja nigdy nie ćwiczyłam i ja wszyscy na mnie patrzą. Grupa motywuje też, prawda? Grupa motywuje, ale dlatego chcemy właśnie najpierw jak gdyby zrobić tutaj, pokazać jakby możliwości przy pomocy treningu personalnego, tak? Czyli najpierw przede wszystkim rozmowa, tak? Dobranie tego treningu indywidualnie, pod każdym kątem, tak? Być może okaże się, że ta osoba właśnie uwielbia tańczyć i to jest dla niej to co, tak, że to okaże się jej pasją. I z taką osobą będziemy w ten sposób tak ćwiczyć. Będziemy, być może na przykład ta osoba nie lubi tańczyć, nie będzie mieć koordynacji ruchowej, więc te ćwiczenia jakieś wzmacniające przy użyciu różnych przyrządów, tak? W Akademii Ruchu mamy naprawdę ogrom bardzo profesjonalnego sprzętu, czy to piłki, czy bosu, czy różnego rodzaju stepy obciążenia. Może to być trening na siłowni, bo okaże się, że ta pani tutaj woli, tak, ostry wycisk i to jest to, czego potrzebuje, tak, od nas. Więc myślę, że ja będę się starać dobrać tak ten trening, żeby ta pani była zadowolona, tak jak już mówiłam wcześniej, trochę zmęczona, ale jakby pozytywnie. Tak jak się, nie wiem, wchodzi na szczyt i jest ciężko, ale jak się już stoi na tym szczycie, widzi się perspektywę, to się jest szczęśliwym, bierze się głęboki oddech i mówi się tak, to zdobyłam ten szczyt i jestem spełniona. Czyli później już tylko program właśnie na tym polega, tak? Tak jak ja założyłam, żeby ta osoba otrzymała tyle informacji i tyle porad, żeby była osobą szczęśliwą. No ja osobiście zazdroszczę chyba tym uczestniczkom, które mają możliwości i pomysły. To naprawdę myślę, że no jest rewelacyjnym pomysłem na siebie i na realizację jakichś tam swoich celów. Także myślę, że kandydatek powinno być wiele. Myślę, że dopiero osoby, które będą oglądały nasz program, kobiety, będą mogły więcej się dowiedzieć i może też się odważą, one obejrzą jeden, drugi odcinek, ale może przy trzecim, czwartym stwierdzą, nie, no to ja jednak muszę tam być, bo ja spróbuję, bo będzie mi to bardzo potrzebne. I przypomnijmy, że ten program jest tak naprawdę przeznaczony dla kobiet w wieku 25+. Tak. Dlaczego? Może tak właśnie, dlaczego akurat tak? Chciałabym, aby do programu przystępowały kobiety, które tak naprawdę chcą otrzymać od nas pomoc, żeby nie były to kobiety, które chcą tylko przeżyć przygodę w telewizji, bo to nie o to chodzi. Chciałabym tym kobietom pomóc, ja, jak i również wszystkie firmy, które przystąpiły do tego projektu, żeby ta kobieta była naprawdę zadowolona i no, jak wspomniałam, jak najwięcej informacji dla niej samej. I musi mieć taką siłę, musi być tak zdeterminowana, żeby jednak później, kiedy skończy się ten cykl programów,
z jej udziałem, to ona będzie na tyle silna, że sobie poradzi, że będzie wiedziała te podstawowe rzeczy i umiała je umiejętnie wykorzystać w swoim życiu, tak? Albo kontynuowała. Albo kontynuowała, może kogoś zarazi. Tylko to już zależy od tej pani, prawda? Czy ona będzie dalej kontynuowała, bo program nie polega na tym, żebym ja chodziła za tą panią i podglądała, czy ona chodzi na te ćwiczenia, czy ona dalej coś z sobą robi, prawda? My w tym programie pomagamy jej zdobyć informacje, a co ona później z nimi zrobi, to już jest sprawa indywidualna. Czyli program jest kierunkiem, projekt jest kierunkiem też rozwoju, prawda? Tak. Myślę, że to jest wszystkich nas cel, tak? Żeby ta pani jednak, która weźmie udział w programie, poczuła się właśnie zawartościowana. Dokładnie, że kontynuowała z tymi nowymi pomysłami i później je wdrożyła w swoje życie. A my wszyscy będziemy się dobrze czuć, jeśli się to uda. A jak pani tutaj będzie właśnie wdrażać kosmetyki w życie tej uczestniczki? Uczestniczki, ale również panie, które będą oglądały i miejmy nadzieję, że gdzieś tam będą się utożsamiać też z tą panią, która bierze udział w programie, bo pewnie jednokrotnie powiedzą, ojejku, to ona taka jest troszkę jak ja. Oczywiście wszystkim tym paniom będziemy się starały też pomóc. Dlatego występujemy tutaj, bierzemy udział w tym programie, żeby panie wiedziały, że u nas też mogą skorzystać z porad, tak, żeby dobrać sobie produkty. Dokładnie. Tylko, a może jako Oriflame biuro w Płocku warto wspomnieć, że również wy macie jakieś takie, jest kosmetyczka, która może udzielić porad również później, na przykład jak się malować, prawda, z tego co tak. wiem. Tak, część nas działających w biurze konsultantek, jesteśmy po takich szkoleniach podstawowych, gdzie jesteśmy w stanie dobrać podstawowe produkty dla pań, ale mamy też naszą kosmetyczkę, trenera kosmetycznego, która zagląda nas systematycznie, tak raz na katalog, katalogi mamy 3-tygodniowe, gdzie można potestować sobie na żywo produkty, gdzie można też zapytać o wiele rad trenerkę, już tak profesjonalnie dobrać sobie kosmetyczkę. Z takich porad warto skorzystać. Oczywiście. Tak, załóżmy przy założeniu, że ja będę malowała uczestniczkę tylko do sesji, prawda, korzystając z kosmetyków, ale później Oriflame proponuje również porady na co dzień. Tak, zwłaszcza, że trend kosmetyczny, tak jak każdy inny, zmienia się cały czas i trzeba też podążać jakby z duchem czasu. A może ta pani również zachwyśnie się tymi kosmetykami, tak jej się to spodoba, że zostanie przyszłą konsultantką. Oczywiście, dla pań wielkich fanów oczywiście mamy przewidziane karty rabatowe, także zapraszamy. Ja myślę, że to jest właśnie najfajniejsze też, że nie tylko ta pani, myślę, będzie jak gdyby zmieniona, tak, w cudzysłowie. Bo myślę właśnie tak jak tutaj pani wspomniała, że inne panie, które mogą odnaleźć siebie, prawda, tutaj w naszej pani, która będzie przychodzić metamorfozę i tak jak właśnie może gdzieś tam odnaleźć cząstkę siebie, wykorzystać jakieś rady, czy kosmetyczki, czy trenera personalnego, czy pani Sandry, tak, stylistki, także myślę, że to jest najważniejsze, że nie skupiamy się tylko na tych 12 paniach, które będą brały udział w programie, ale również myślę, że dokładnie. I tych pań przychodzących metamorfozy, mamy nadzieję, będzie dużo, dużo, dużo więcej. Ja myślę, że my też będziemy się tym inspirowały. Więc ja chętnie się dowiem. Ja myślę, że dlatego to, że będzie na pewno skorzystać, tak, prawda, w gazecie, czy w Tygodniku Płockim, czy w Galerii Reklamy, to również będzie właśnie jakimś pomysłem tutaj na papierze, gdzie ktoś zobaczy, nie wiem, zdjęcie czy artykuł, opis tego i powie, w sumie to może też ja pójdę tą ścieżką, tak? I okaże się, że ta jedna pani będzie inspiracją dla 10 i już grono tych uczestniczek będzie dużo, dużo większe. I wtedy Iwona będzie miała problem nie nalega do zgryzienia, ponieważ tych uczestniczek będzie jednak napływało, tak? Tak, ale niech te zgłoszenia napływają, bo jest tych odcinków przewidzianych 12, więc nigdy nie wiadomo, bo jeżeli pani nie dostała się do pierwszego odcinka, to nie znaczy, że nie dostanie się do czwartego. A 13 będzie podsumowujący. A 13 będzie metamorfoza prowadzący. Do kiedy Iwona można wysyłać te zgłoszenia i czy jest jakiś przewidziany okres czasu? Nie, cały czas trzeba wysyłać. Już jeszcze mam parę dni, wybieram już kolejną panią, bo wiadomo, że te odcinki musimy już nagrywać, więc lada moment będzie kolejna pani. Więc te panie, które przysłały mi maile do pierwszego odcinka, się nie dostały, teraz biorę je pod uwagę jak najbardziej. Więc zapraszam panie do wysyłania zgłoszeń. Oczywiście trzeba koniecznie dopisać, dlaczego chce pani uczestniczyć w programie i pod adres mailowy twoja.sesja@op.pl.
Więc dzisiejszy program TV Coffee był poświęcony o kobietach, był poświęcony kobietom i zachęcamy do tego, abyście miały cały czas uśmiech na twarzy i się nie poddawały, bo czekają na Was fachowcy, którzy się na pewno Wami zajmą profesjonalnie i życzymy dużo optymizmu. Dziękujemy za gościnę. Dziękuję. Samuraj, zapraszamy w podróż po smakach Orientu. Od pikantnych do łagodnych specjałów kuchni japońskiej. To miejsce dla każdego, kto chce choć na chwilę zapomnieć o szalonym temacie.